Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Spec Simulatorka i słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o wszystkim, co powinniście wiedzieć, bo naprawdę mam dużo, dużo ważnego info. Słuchajcie, za dwa dni będzie nowy świat i będzie to Tech World i podsumujemy sobie w ogóle wszystkie liczki, jakie wyszły, powiem wam co i jak, ale zanim to przejdźmy widzowie do mailboxa i tutaj mamy bardzo fajne gifciki, dzięki bardzo za wszystko, 100k gemów, tutaj Huge Hunter w ogóle, potężny prezent. Długo nie nagrywałem, wiem, jakby totalnie się odsunąłem od Pet Simulatorka, nie miałem weny do nagrywania i powiem wam, że tak średnio mi się grało, no ale tak, wracam w tym momencie i słuchajcie, sprawa jest taka, że wracam też z klanem, no bo wiadomo, klan też był zaniedbany, no bo po prostu jak Merezik nie grał, no to klan był zaniedbany. Co prawda, oczywiście wpłacałem i mam dużo wpłaconych milionów, także tutaj nie ma problemu, ale teraz tak widzowie, jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważne info ode mnie, także słuchajcie dokładnie. Widziałem, że pety latają już w milionach, mamy takiego na przykład Emoji Monkey Shiny za 6 milionów, to jest chore. Patrzcie tutaj, 716 milionów. Tutaj mamy Titaniki, to wiadomo, 1 bilion. No ale ogólnie, nawet taka piniata, zobaczcie, 6 piniat, to pół miliona gemów. Także naprawdę teraz zarobić gemę, to nie jest żaden problem. Tak mi się wydaje, że naprawdę, jakby ja w ogóle nie grałem, a mógłbym zarobić te gemy w chwilę. Także tutaj totalnie za jakieś płotki, no za wszystko, nawet widzowie pokażę wam, z Dakera dostaję ponad 100k gemów. Jak ktoś codziennie gra, to na pewno da radę, słuchajcie, wbić i uwaga, już mówię, co? Mamy 100k gemów z Dakera, także naprawdę, naprawdę dużo. Co da radę wbić? Otóż 15 milionów gemów do 26 lutego każdy ma mieć w naszym klanie, słuchajcie, ale jest pewna rzecz, jeżeli chcecie dołączyć do klanu, bo właśnie go rozwijamy, słuchajcie, patrzcie, tutaj wymaksuję member slota, jak tylko będziecie chcieli dołączyć. Jak dołączyć do klanu? Prosta sprawa. Wysyłacie 5 milionów gemów na moją skrzynkę, mam nick Merezek, widzowie, nie pomylcie, Merezek, i ja te 5 milionów gemów odsyłam, to jest po prostu potwierdzenie, że macie te 5 milionów gemów i ja wam odeślę i wy te 5 milionów po otrzymaniu zaproszenia, bo wtedy was zaproszę, jak już pokażecie, że macie 5 milionów, wpiszę wasz nick, także nick z poczty, więc nie musicie podawać. Po prostu wysyłajcie mi na pocztę 5 milionów gemów, jak ktoś chce dołączyć do naszego klanu. Mamy mnóstwo miejsca, naprawdę dużo miejsca i będziemy wracali na topkę, także zapraszamy, bo teraz będę dużo nagrywał, słuchajcie, 25 miejsc i nawet będzie więcej, bo można mieć 75, to jest naprawdę grubo, nawet nie wiedziałem, że to dodali. Także widzowie, moi klanowicze, do 26 lutego około 15 milionów gemów bym poprosił, naprawdę potrzebujemy bardzo, bardzo aktywnych osób. I uwaga, widzowie, wchodząc do naszego klanu, dostajecie też rangę klanowicz na Discordzie, specjalny kanał, wtedy możecie tam sobie pisać z innymi klanowiczami. I uwaga, mamy zamiar zapełnić cały klan. Teraz 5 milionów gemów, to naprawdę moim zdaniem jest nic, tym bardziej, że jak wróciłem, to widzę tutaj w milionach za jakieś ekskluzywy, w ogóle nie wiem, za wszystko jest po prostu łatwo, łatwo zarobić. Też z Dakera dostajemy 100k gemów, to jak ktoś codziennie odbiera co te 2 godziny, to naprawdę idzie bardzo dużo wyrobić. Jak ktoś ma 5 milionów wolne, to zapraszamy do naszego klanu i mówię, mogę zaoferować fajną rangę na Discordzie, mogę zaoferować, że będę nagrywał, będę też aktywny, będę wpłacał, jak widać tutaj wpłacam zresztą. No i słuchajcie, będziemy lecieli z powrotem po topkę, bo uwaga, topka to są już biliony, widzicie, to ludzie naprawdę mają mnóstwo, mnóstwo hajsu wpłaconego. 75 osób na 75, to jest właśnie to, że 75 osób teraz można mieć i dlatego szukamy każdego. 5 milionów na moją skrzynkę, widzowie, Merezek, i już nie gadam, po prostu kto chce, to dołącza i wtedy wam daję też rangę klanowicz na Discordzie. A jak się zgłosić po rangę klanowicz na Discordzie, widzowie, też bardzo łatwo. Na kanale tikety zakładacie sobie tiket i słuchajcie, piszecie, że no, ja tutaj po odbiór rangi, i dajecie screena, że jesteście w klanie, nie? Albo podajecie swój nick po prostu, to ja wtedy sprawdzę. Także odsyłam wam gemy, wy te gemy wpłacacie po dołączeniu do klanu i tyle. Także tyle a propos klanu, bo chcę go tutaj ożywić, widzowie, totalnie nic nie robiliśmy. Mam nadzieję, że są chętne osoby takie, co mają te 5 milionów gemów. Będziecie mieli więcej czasu na wbicie, bo tutaj 26 luty, każdy ma mieć około 15 milionów gemów, ale to dla klanowiczów aktualnych, a dla was będzie troszkę więcej czasu, tam z tydzień, żeby dobić te 15 milionów, nawet więcej, co nie? Także na spokojnie, bez ciśnienia, w każdym razie szukamy nowych ludzi. I słuchajcie, teraz lecimy do leaków, bo to jest naprawdę giga ważne. Słuchajcie, bardzo, bardzo dużo zostało pokazane i powiem wam, że ten nowy świat wprowadzi też sporo takich do ciekawych w końcu rzeczy, bo ja właśnie na to czekam, żeby no po prostu zagrać jakoś ciekawie, tak? No bo nie chce mi się grać i handlować petami po prostu, to nie dla mnie, widzowie, ja wolę robić jakieś newsy i tak dalej. Także a propos newsów, mamy Tech World, który będzie 24 lutego i uwaga, na tym screenie widzimy nowy Tech Spinny Wheel, czyli nowe koło fortuny z Tech Worldu. Są tam naprawdę, naprawdę no takie potężne nagrody, nie no, żartuję, wygląda to na średnie nagrody, ale może jest tam coś potężnego, może jakiś hugeik będzie, no prawdopodobnie. Mamy też Tech Chesta, tam też zakładam jakiegoś huge'a nowego, kto wie.
I słuchajcie, mamy też super komputer. To jest w ogóle najlepsza rzecz ze wszystkiego, bo uwaga, w tym komputerku będzie można z całego świata pierwszego, nie z Tech Worldu nowego świata, tylko z tego pierwszego, czyli każdy tutaj, który mamy, 99 światów, będzie można, widzowie, odbierać sobie te wszystkie maszyny, które tutaj macie, pokażę wam. Dosłownie, podchodzicie do tego komputerka i będziecie mogli tam wszystko kupić naraz, zamiast chodzić, uwaga, do takich maszyn, co nie? Do tych potek, do enchantów, kupować to właśnie tak osobno, to teraz będzie można kupić to razem. Mega, mega spoko sprawa. I słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, to jest jakby pierwszy leak dopiero i on już jest gruby i mi się bardzo podoba. Kolejnym leakiem są nowe umiejętności, jak bijemy tutaj i jak mamy na przykład to TNT, nie? To do TNT już każdy przywykł i tak dalej. Wiadomo, TNT po prostu wybucha i tyle. Także widzowie, odpalamy sobie o TNT i ono leci. Siebado, no wiadomo. Ale mamy też teraz, jak widzicie na screenie, na przykład czarną dziurę, która będzie wsysała wszystkie te jakby breakable, po prostu wszystko będzie łapała i pożerała. To będzie naprawdę gruba umiejętność. I słuchajcie, mamy też taki, jakby to powiedzieć, taki wir ognia. No chyba tak to można nazwać. Taki wirek ognia, który lata po całej tutaj mapce, na której jesteśmy, na zonie i po prostu rozwala wszystkie breakable. To będzie naprawdę grube. Nie wiem, jak to będzie dokładnie działało, ale to są ultimate'y jakieś, także naprawdę, naprawdę grubo. Ma ich być 6 z tego, co wiem. Także zobaczymy, jak tam będzie. Będą też daily questy i po zrobieniu daily questa będziecie mieli do wyboru kartę. Taka karta z tygryskiem, z czerwoną pandą albo chlebowym Shiba. No siłado, jakby ja mam tutaj chlebowego Shibę, także będę odbierał chyba chlebowego Shibę. No i wtedy dostaniecie jakąś nagrodę za tego daily questa. To takie, wiecie, taka forma zaskoczenia ma być. Jak wygląda Tech World? Mamy też kilka screenów. Pierwszy, widzowie, taki. Mamy też tutaj taki, takie, nie wiem, jakieś tech, dosłownie nowoczesne drzewa dopiero się tworzą. Mamy też tutaj coś takiego. No i takiego, jeżeli chodzi o Tech Worlda. Tech World to będzie drugi świat tak naprawdę. To nie będzie tutaj dalej, to nie będzie dalej w światach tych, bo jak dobrze pamiętacie, mamy na końcu rakietę i tą rakietą wystrzelimy się do Worldu dwójki i na Worldzie 2, czyli na nowym świecie drugim, będzie pewnie też 99 zonów, co nie? I to tak będzie działało, że będą nowe światy i 99 mapek na tych światach. Tak mi się wydaje, bo Pet Simulator 99, no to raczej tak właśnie będzie. Poza tym, widzowie, mamy też usprawnienia do teleportu, będzie można sobie to posortować, będziemy mieli też takie szybsze, że na przykład na trade'a do Castle, no to będziemy mieli po lewej stronie, jak widzicie tutaj na screenie, będziemy mieli po lewej stronie taką możliwość przejścia tam szybko, także też spoko sprawa dla tych, którzy no po prostu się gubią w tym teleporcie. Albo po prostu nawet nie tyle gubią, ale tracą czas, tak? Bo tracimy czas na szukanie, a tak będzie te najważniejsze obiekty, do których chcemy latać, będziemy mieli blisko, bo sobie to posortujemy. Dalej idąc, mamy też mastery. I słuchajcie, wracają masterki, czyli wiecie, nabijanie masterek, nie tylko teraz achievementów, tylko tak jak widzicie tutaj na screenku, będziemy mieli właśnie na potki, na enchanty, na breakable mastery, widzicie, nawet jest pokazane. Będziemy mieli też na chyba z merchantami też masterkę, no i na jajca oczywiście, pewnie na otwieranie jajek, także naprawdę dużo masterek będzie jak w Pet Simulatorze X, także mi się to podoba, bo to co było w X-ie naprawdę było spoko, więc fajnie, że do tego i tak wracają. No i słuchajcie, mamy też nowe peciszki, które wyglądają tak, no wiadomo, takie tech pety, dosłownie to jest jak w Pet Simulatorze X, tylko że wiecie, to teraz dopiero to wychodzi jako Tech World, jako drugi świat. Ciekawe, no ciekawe jak to zrobią, no ale tak to w każdym razie wygląda. I słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o ten Tech World, o te wszystkie takie nowości, to by było na tyle, jeżeli chodzi, widzowie, o te liczki takie najważniejsze, które nam pokazali. No i mogę tylko powiedzieć, że naprawdę no, z chęcią, bardzo, bardzo na to czekam, bo nowy świat to będzie coś grubego. Patrzcie, tutaj w update'ach było 5 update'ów i słuchajcie, to troszkę one wolno wychodzą, to mi się nie podoba, ale ten Tech World to będzie dużo roboty. Oczywiście nagram dużo odcinków, także bądźcie na bieżąco, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem. Jak suba cofnęliście, to możecie już dać, bo tak, wracam też do tego. Mamy Secret Key, no on jest totalnie nic nie warty, widzę tutaj. Fortunka, no powiem wam, że na pewno da się zarobić, także zapraszamy do klanu przede wszystkim. Szukam osób do klanu. 5 milionów na moją pocztę, widzowie. Ja to nawet nie będę tego odbierał, tylko odrzucał i po prostu wy to sobie, widzowie, wpłacicie, jak wam odeślę, co nie? Wpłacicie do klanu po tym, jak dam wam zaproszenie, bo będę widział, że macie te 5 milionów, więc wyślę zaproszenie. Także zapraszam, widzowie, do klanu. Zbieramy grubą ekipę, zbieramy też ekipę na Discorda, wtedy macie specjalny kanał, jak już mówiłem, i w tym oficjalnym klanie Mereza lecimy od nowego update'u bardzo, bardzo grubo. Ja też będę zarabiał miliony i wpłacał te miliony. Nawet teraz na nagraniu wpłacę kolejne, już przed nagraniem wpłacałem.
Ale tak, wpłacam ile wlezie, bo naprawdę chcę ten klan ożywić, także zapraszam każdego totalnie pro gracza, który naprawdę gra, wiecie, tak codziennie, może nie codziennie, ale gra często właśnie w Pet Simulatorka i ma te 5 milionów. Dzięki widzowie za obejrzenie liczków i mojego gadania o klanie, ale musiałem powiedzieć o klanie, bo serio, no, dawno już o tym nie mówiłem, a jednak no chcemy to ożywić, także widzowie, jedziemy. Tutaj rewards oczywiście do odebrania, no ale Diamond Shovel, ja zbieram na łopatę, to najlepiej. Dzięki za obejrzonko i do następnego, do nowego świata, siemano.